Każda kobieta w dniu swojego ślubu chce wyglądać najpiękniej, jak to jest tylko możliwe. Standardowo wybiera cudną kreację, świetnego fryzjera, doskonałego makijażystę, wszystko po to, żeby na gościach zrobić efekt wow. Ale dla panny młodej bardzo ważne powinno być również to, co je, bo to, co jemy, ma bezpośredni związek z tym, jak wyglądamy. Dlatego dziś porozmawiam z ekspertką w tej dziedzinie, dietetyczką Agnieszką Milczarek. Ona zdradzi Wam, co należy jeść przed ślubem i co należy jeść w dniu ślubu, żeby czuć się dobrze. Agnieszko, bardzo się cieszę, że możemy dziś się spotkać w takim wyjątkowym dla mnie miejscu. W kuchni. Tak, ale na pewno Ty się tutaj czujesz. Jak ryba w wodzie, widzisz na talerzu. No. Dlatego to nasze połączenie powinno dobrze zagrać. Ja mam po prostu takie wrażenie. Agnieszko, porozmawiajmy sobie o tym, o co dziewczyny też mnie pytają często w różnych wiadomościach. Co powinny zjeść w dniu ślubu, bo to jest wielka zagadka. Tak, to jest wielka zagadka w ogóle dla osób, które mają ważną imprezę, ważny dzień w życiu i zastanawiają się, co zjeść, czy zjeść, o zgrozo. Ja na przykład nie jadłam. No właśnie, właśnie zaraz do tego wrócimy, ale może najpierw sobie wykluczmy, bo będzie łatwiej. Okay. Najpierw nie szkodzimy, tak jak lekarze mówią, primum non nocere, czyli najpierw nie szkodzimy, czyli czego nie jemy na pewno. Okay. Nie jemy laktozy. Dlatego, że bardzo często nawet nie wiemy, że źle ją tolerujemy. Okaże się, że biały ser jest w porządku dla nas, ale już zjemy jakiś ser przypadkowy i trzeci miesiąc ciąży, czwarty, piąty, szósty, zależy, no panna młoda niekoniecznie. No nie, zwłaszcza, że wiesz, te sukienki idealnie dopasowane, tak. Więc bez sensu by było mieć wzdęcie. Czyli na pewno nie jemy laktozy, na pewno nie jemy też pieczywa, drożdżóweczek, bułeczek, pączków, pączuś. Nic słodkiego? Wiesz co, nie, dlatego że po pierwsze znowu wzdęcie, a go nie chcemy, po drugie to jest tak zwany cukier prosty, czyli on da nam taki strzał energetyczny na 20 minut, a potem spadek, tego też nie chcemy. Ja lubię słodycze, więc często tego doświadczam. To jeszcze wrócimy do tych słodyczy. I oczywiście eliminujemy produkty, które naturalnie, że tak powiem, wzdymają. Czyli fasolki nie, soczewice nie i coś, po czym my sami wiemy, że niekoniecznie się czujemy, tego dnia naprawdę nie jedzmy tego. Nie wspomnę o czosnku, cebuli, o produktach, które niekoniecznie są wskazane w przypadku dużych imprez, zwłaszcza gdy będziemy się całować o północy, to nie. Natomiast dzisiaj zrobimy taką sałatkę, w której będzie bardzo dużo natki i jeśli nawet popełnimy jakiś błąd, to ta natka bardzo dobrze zadziała na nasze samopoczucie, na nasze jelita, na nasz oddech i będzie okej, więc zabezpieczamy się. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo wiesz co, bo zazwyczaj jest tak, że w dniu ślubu panna młoda no ma moment na jakieś takie śniadanie, a potem nie wiadomo, kiedy następny raz zje. Tak. Czy to oznacza, że ma zjeść po prostu duże śniadanie, żeby no nie czuła potem głodu przez bardzo wiele godzin? Nie, ja bym była jednak zwolennikiem po pierwsze tego, że nie udaje się zjeść dużego śniadania, bo na przykład jest zestresowana. Nerwy, zaciśnięte gardło, ściśnięty żołądek i myślisz sobie, Boże, łyka wody nie mogę przełknąć, a co dopiero coś zjeść? Tak, czyli zrobimy takie danie, które zapakujemy sobie na wynos i ono będzie dobre, świeże przez cały dzień przygotowywań. I to będzie jedno danie, które będzie mogła sobie po prostu podjadać, jak tak. Poczuje głód. I nawet powinna. Nawet jeżeli nie poczuje głodu, 2-3 łyżki czegoś zdrowego, tak jak dzisiaj zrobimy, bardzo dobrze jej zrobi. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Dzisiaj zrobimy dziki ryż, który będziemy mogli jeść na zimno, no bo nie będziemy sobie podgrzewać w czasie przygotowań. Czyli takie bardzo to jest taką praktyczne. Taką sałatę, tak. Praktyczna, dodatki możecie sobie dodać takie, jak lubicie, oczywiście pod warunkiem, że są z warzywniaka, czyli wracamy do tego, że już bez tych serów, bez tego majonezu, bez tego wszystkiego, to potem będzie. Boże, czyli bez smaku. Nie, będzie bardzo dobrze. Iza, naprawdę dobra. Będzie bardzo dobrze. To, co masz do zrobienia, to musisz ugotować ryż. To chyba umiem, nie? Bo no to właśnie, po prostu to woda, garnek. Woda, garnek, sól. Wrzucamy do gotującej się wody i gotujemy według opakowania. Zwracam uwagę na jedną rzecz, jeżeli mówimy o imprezie, na której mamy długo być w formie, lepiej, żeby to był ciemny ryż, dlatego że nie będziemy mieli takiego wyrzutu cukru,
który później nam spada. Czyli ten ciemny ryż trzyma nas na stałej, takiej stałym dopływie energii, dlatego czarny ryż dzisiaj króluje. I do tego ryżu, Iza, ja Ci, co mogę Ci dać do zrobienia? Może pokroisz natkę? Jezu, ale jak? Po prostu. Wiesz. Znaczy, każdy lubi krojenie inaczej, pokaż mi, jak ja, wiesz co, powiem Ci i w ogóle się nie przejmuj. Ja kroję najgorzej na świecie i bardzo często, i dziękuję tutaj moim widzom, którzy mnie oglądają, bardzo często mówią, Aga, jak Ty to obrałaś? Ja nie jestem kucharzem, ale kocham gotować i kocham jeść. Okay. Więc w ogóle się nie przejmuj. Dobra. Tak jak pokroisz, dobra, ale tak jak pokroisz. Małe mają być te kawałki? Cieniutko. Cieniutko, żeby nam oczywiście natka nie weszła w zęby, mówiąc tak. O kurczę, czyli jak sałatka z natką, to od razu wiesz, nitki po prostu dentystyczne. Nie, posiekamy ją cieniutko i będzie w porządku, nie przejmuj się. I dzisiaj też dodamy awokado, bo... To lubię, a czym się różni to zielono, z zieloną skórką od tego z czarną? Smakowo troszeczkę, wiesz, to są dwa gatunki po prostu tego samego owocu, bo to nie jest warzywo. Panie, które chcą pięknie wyglądać w czasie swojego ślubu, absolutnie muszą pamiętać o jednej rzeczy, że w tych zdrowych tłuszczach, które mamy w awokado, są kwasy omega-3, omega-6 w idealnej proporcji i one zadbają nie tylko o fantastyczny stan psychiczny, czyli nie będziemy tak płakać rzewnie, mówiąc tak na całe życie, ale również będzie to miało znaczenie dla naszej skóry. Będziemy mieć po prostu piękną skórę. I tu zwracam uwagę, że... Czyli regularnie musimy jeść takie awokado. Regularnie, dokładnie, czyli nie tylko w dniu ślubu, ale również przynajmniej te 21 dni przed ślubem dbamy o tą zdrową dietę i o te dobre tłuszcze w naszej diecie. Czyli dużo sałatek? Dobra oliwa, awokado, trochę tłustej ryby od czasu do czasu. Dzisiaj mamy słonecznik, czyli w tym słoneczniku mamy A plus E, witaminy, które dbają również o naszą skórę. To są antyoksydanty, najsilniejsze, najbardziej odmładzające. Więc moje drogie panie, nie tylko piękny makijaż, ale słonecznik w sałatce też. Proszę bardzo. Czy tyle wystarczy, czy jeszcze? Tak. I jakbyś mi teraz mogła pokroić... Teraz to już mogę wszystko. Ja się to świetnie, to proszę. Słuchaj, możesz pomidorki troszeczkę pokroić, tak? Ale tak czy tak? Raczej tak. Tak. Dobra. Tak. Żeby... Ale tak na pół, czy jeszcze to też tak? Tak jak lubisz. Właśnie, Iza, zobacz, ja się tutaj troszeczkę, przyznam szczerze, męczę, ale jest bardzo dojrzałe mango. I to mango, słuchajcie, ma beta-karoten, czyli coś, co zadba o piękny kolor skóry panny młodej. Aha. I zwracam uwagę na te owoce, które właśnie są pomarańczowo-żółte. Jeszcze mamy morele nasze polskie, one też są świetne. I a propos moreli, jeżeli mamy teściową, męża przyszłego, który ma wysokie ciśnienie, aha, to te morele obniżają ciśnienie, więc... I przy okazji są pyszne. Tak, więc warto teściowej przyszłej podać trochę tych moreli, żeby się tak nie denerwowała. Oby nie za dużo. Nie, no dajmy jej tak, żeby zapaści się nie miało. Dokładnie. Dla tych, którzy kochają słodkie, jeszcze dodamy kilka daktyli i one bardzo dobrze pasują do nawet słonych sałatek. To połączenie słodkiego i słonego to jest właśnie sukces kuchni azjatyckiej. Mhm. I nie bójmy się tych połączeń. Jeżeli ktoś teraz dużo czyta o diecie modnej, sirtuinowej, to to jest właśnie jeden z głównych elementów sirtuin, które odmładzają, odchudzają. Czyli to jest dieta Adele, masz na myśli. Tak. Ja dodam jeszcze słonecznik. Ten słonecznik jest, jak Wam mówiłam, źródłem dobrego tłuszczu. On nas będzie trzymał długo w takiej, że tak powiem, dobrej, najedzonej formie. Mhm. My dzisiaj zrobimy bardzo prostą wersję, czyli po prostu sok z cytryny. Dodaj, Iza, oliwy do tego, polej po prostu nam... Całość? Nie. Nie, całość nie. Tak połowę. Ale nie bójmy się tego tłuszczu. To jest naprawdę dobro jeszcze? Dla naszej skóry. Już wystarczy. Pakujemy na wynos. No tak. I tak naprawdę to jest kompletne menu panny młodej na cały dzień, dopóki wreszcie nie usiądzie do stołu. Tak, a jednak u panien młodych to trochę trwa, bo to jest tak, od rana przygotowania, potem ceremonia, potem życzenia, prezenty, potem przejazd do sali. W tej sali jeszcze milion rzeczy często się wydarza, zanim faktycznie ta panna młoda usiądzie do stołu, a jak usiądzie do stołu, to jakieś powitanie, to jakaś sytuacja. Ja sobie nie wyobrażam być głodnym, szczerze. No, cały czas. Cały czas byś była, gdyby nie ta sałatka. Nie. Dobra, próbujemy? Próbujemy. Mmm,
Nie czuć tej pietruszki, co ja jej tak nie lubię. W ogóle jej nie czuć. Mhm. Cytryna wybija, prawda? Mhm. No. Możesz dodać, ja ogólnie no? Jestem taka niesałatkowa. Nie jesteś sałatkowa? Mhm. Jezu, ale wyglądasz na sałatkową. Ja to co jesz? Czekoladowa. Nie, Iza, nie możesz jeść tyle słodyczy. Wiesz co ci, powiem ci jedną rzecz. Jeszcze opierdziel dostanę w swoim programie. Słuchaj, Iza. Cukier powoduje, że nasze włókna kolagenowe sztywnieją i niestety przyspieszają proces starzenia. Cukier jest najgorszym wrogiem kolagenu. Więc bierzesz się za sałatkę i jesz daktyle. Jedz te daktyle, słuchaj. Daktyle, słuchaj, uwielbiam. No dobra, to przegadajmy jeszcze. No. Ponieważ to jest jakby rozwiązanie no, takie na jeden dzień. Mhm. Co powinna panna młoda zrobić? Co powinna jeść, żeby przygotować się do tego ślubu? Najlepiej, jak to jest tylko możliwe i ile czasu potrzebuje na taką pełną regenerację organizmu i doprowadzenie się do takiej możliwie najlepszej formy w krótkim czasie. Życia. Mhm. Więc takie powiedziałabym minimum minimorum to jest 21 dni. Tyle czasu potrzebuje nasza krew, żeby się odnowić, zregenerować, zmienić parametry i nasza skóra co 21 dni się zmienia. Znaczy wymienia, tak? Komórki się regenerują. Więc te 21 dni to jest minimum minimorum. 21 dni bez cukru, bez jedzenia śmieciowego, kolory na talerzu, sałatki. Jeżeli dzisiaj dodajecie dziki ryż, to jutro sobie dodajcie na przykład kaszę jakąś zdrową, czyli wymieniamy produkty i jemy bardzo różnie. I to będzie najlepsza dieta, jaką sobie możemy wyobrazić. Nie jemy buł, nie jemy pieczywa, nie jemy pizz. Makaron? Ciemny? Ciemny? Może być. Uf, bez sosu śmietanowego? Bez? Bez. Zadbanie o siebie chciałabym, żeby było równie ważne jak dekoracje, sukienki, żebyśmy naprawdę byli w tej szczytowej, najpiękniejszej formie swojego życia w tym jedynym dniu. Tak, bo te wszystkie elementy, to co jest najważniejsze, trzeba po prostu razem połączyć. Tak. Nie można o niczym zapomnieć. Ani o odpowiednim jedzeniu, ani o odpowiedniej kreacji, ani o odpowiednim jedzeniu w dniu ślubu, ani o odpowiednim przygotowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokładnie. Więc trzeba to wszystko razem przemyśleć i połączyć. Słuchajcie, mam nadzieję, że dziś dowiedzieliście się całkiem sporo na temat tego, co należy jeść, żeby wyglądać, czuć się pięknie. No więc całujemy Was i życzymy smacznego! Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele. Wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.